Cześć wszystkim. Tiger83 z tej strony. Witam bardzo serdecznie wszystkich. World of Tanks na konsolę, czyli PlayStation 5. W moim przypadku witam bardzo serdecznie i zapraszam bardzo serdecznie wszystkich na niesamowity dzisiejszy odcinek z World of Tanks. I bardzo proszę, jeśli ktoś jest nowy, to zostaw suba na kanale. Będę wdzięczny. Link do mojego Discorda będzie w opisie. I bardzo serdecznie proszę również każdą osobę o zostawienie łapeczki do góry. Będę bardzo wdzięczny. I dzisiaj specjalny odcinek, słuchajcie. Oczywiście World of Tanks obchodzi dziesięciolecie istnienia swojego na rynku na konsolę, czyli PlayStation i platforma Xbox, oczywiście. Ja gram na PlayStation 5 aktualnie. I cała masa eventów jest zrobionych. Przed chwilą wpadł mi pojazd trzeciego bodajże chyba poziomu, czy drugiego, chyba trójka. I jeszcze jakiś taki mały tier będzie po drodze, bo tutaj społeczność bije 80, chyba 5 milionów punktów. I trzecim pojazdem bodajże jest chyba King Dragon T-59, czyli chińska ósemka czołg średni. Czyli ten cały czerwony z tą taką złotym działem i na kadłubie i na dziale oczywiście wizerunki smoka. Wiadomo oczywiście, o co chodzi, ale tutaj totalna niespodzianka i totalny szok. Ja również sam bym nie wiedział, gdybym nie obejrzał materiału na YouTube u Hincula, którego subskrybuję i którego pozdrawiam. Bo dzięki temu dowiedziałem się, że Wargaming przeszedł sam siebie i na dziesiątą rocznicę swoich urodzin, swojego istnienia na rynku dał fantastyczny prezent graczom, tylko nie dostaną go nie wszyscy. Dlaczego? Ten czołg to będzie czołg nacji amerykańskiej, czołg ciężki 10 tieru MBT-B dostaną za darmo do garażu gracze, którzy mają przynajmniej 7 lat służby. Osoby, które mają 6 lat służby, 90% zniżki, 80, 70 i tak dalej. Osoby, które mają rok, chyba jest 15% zniżki służby. Ja jestem około 8 lat. Także czołg trafia do mego garażu, także fajnie. Osoby, które mają właśnie przynajmniej 7 lat służby, także dostają ten pojazd za darmo, także fajnie. Fajny prezent od Wargamingu na 10. rocznicę. Postarali się, bo to jest 10. Czołg ciężki amerykański MBT-B. Dodatkowo to jest kamuflaż chyba 3D, również wpada za darmo, miejsce garażowe. Eksponat ta 10. rocznica, to sprzęt garażowy, to ja tego garażu nie bawię się w dekoracje. I fajna również sprawa, skrzynia wojenna Celebration, 3 sztuki. Także bardzo fajnie, chciałem wcześniej spisać sobie parametry, żeby tu już mieć wszystko przygotowane, ale no zrobię to teraz. Z racji tego, że to wyskoczyło, także odbieram fantastyczny prezent. Dziękuję ślicznie Wargaming. Postarali się chociaż raz. O, cóż, dowódco, zrobiłeś to. Zdobyłeś legendarnego T-64 Calliope, pierwszy drugowojenny czołg rakietowy w grze. Skieruj się do swego garażu i przygotuj się do przejażdżki tym unikalnym średnim czołgiem. Przecież już go przecież mamy po zakończeniu sezonu ubiegłego. Dobra, przechodzimy w takim razie dokładnie tak. Stracił kamuflaż, ale to nic. Czyli tak. Czołg ciężki 10 poziomu nacji amerykańskiej. Kurczę, nie będę miał. Będę miał chyba przygotowany na jakąś fajną załogę. Chyba tak. Jest MPT. O.
Czołg ciężki 10 poziomu nacji amerykańskiej. Słuchajcie, dziesiąteczka ciężka amerykańska MBTB. I co tutaj się rzuca w oczy dla nas? Najpierw rzut oka. Penetracja jest całkiem spoko jak na czołg ciężki 10 poziomu. Na podstawie 265 super milimetrów penetracji. Na pociskach premium zwiększą penetrację o 330. Jest ok. Pociski burzące, penetracja 90 mm. Alfa, mamy 420 na strzał, na obu typach pocisków zwykłym i premium, na pociskach burzących 90 mm penetracji, alfa 515. Punkty wytrzymałości 2200, jest ok. Maksymalna prędkość jak na czołg ciężki jest również fajna, bo 40 km na godzinę i przykładowo taka piątka ma 37, jest lepiej. Zasięg widzenia na podstawie 400 metrów, także jest spoko i maskowanie, wiadomo, nie ma tego co brać pod uwagę, bo jest to czołg ciężki, który kamuflażu nie posiada. Dobra. O, jaki długi opis? MBTB, czyli czołg ciężki nacji amerykańskiej 10 poziomu. W lipcu 1964 roku firma General Motors przedstawiła projekt czołgu podstawowego, który miał łączyć wszystkie obiecujące trendy konstrukcji czołgów z początków lat 60. XX wieku. Pancerz kompozytowy powinien zapewnić największą ochronę przed pociskami kumulacyjnymi. O! Spoko! Planowano uzbroić pojazd w działo kalibru 120 mm lub działo system odpalający kaliber 120 mm, a decyzja o zamontowaniu kamer na tylnej części wieży, aby zapewnić lepszy widok i pomoc przy poruszaniu wstecz. Nawet wyprzedzała swoje czasy. Wiele uwagi poświęcono również załagodzeniu skutków promieniowania. Projekt zatrzymał się na pełnowymiarowym prototypie, a wszystkich opracowań użyto jako podstawy dla obiecującego amerykańskiego czołgu z lat 70. MBT-70. Pancerz kompozytowy, tutaj odporny na pociski kumulacyjne typu HIT, to myślisz na burzaki, również może być. Zobaczmy, pancerz prezentuje się w ten sposób. Dziwna bardzo konstrukcja, dach oczywiście papierowy, coś z góry na nas spadnie z nieba, pewnie będzie lipa. Całkiem spoko. Niegrubsze miejsce 350 mm. Ojej, tutaj tak nikt nie będzie bił. 300, jarzmo 250. Tutaj mamy 240. Pod kątem prostym oczywiście na pociskach premium tutaj. Bądź odniszczarek ze zwykłych pocisków pod kątem prostym bez problemu. Ale już skątowany może być problem. Górna płyta i jedna pionowa belka 200 mm. Tu takie skosy 165. Tu kolejne skosy 160, dolna płyta 145. I teraz sobie jeszcze bok. Boki wieży 100 mm, bok kadłuba 90, ale tu jest ten pasek, tak? Ok, i tu jeszcze mamy 65, czyli dosyć sklepa się nie nada. Czyli tak wygląda całkowity jego pancerz. Coś tam może odbijać, szał może nie być, ale zobaczymy. Ja tylko sobie spiszę tutaj te podstawowe parametry. Czyli, aha, to wiem. Ok, więc przejdźmy może tutaj jeszcze to mnie interesuje. Silnik mamy z tyłu, także ok, magazyn amunicji, tylnia część wieży, boczna część wieży i tutaj kadłub pod spodem i przez gąski, jeśli przejdzie, może być lipa. Załoganci,
Trzech wieży, jeden z przodu i mamy tu również chyba kamery, tak? Jest kamera cofania, a tutaj chyba również jakieś kamera, peryskop. Tak to wygląda. No kurde, dobra. Dokładnie tak. Kamera cofania. Tutaj również jakieś wizjery, nie wizjery, a te wizjery tutaj po obu stronach działa i na górze to przebijalne, nieprzebijalne, bo nie zwróciłem uwagi. Górny jest nieprzebijalny, a tutaj. Tutaj już tak. No to. No. 20 mm. Cieniutko. Ok, moduły. Silnik koni mechanicznych 1000. 1000 koni jest spoko. Maksymalna prędkość do przodu 40 km do tyłu. Przepraszam, maksymalna prędkość tego pojazdu jest to 40 km na godzinę. Do tyłu prędkość cofania 15 km na godzinę. Stosunek masy do mocy mamy 16,67 koni na tonę. No tak, zobaczymy. Nie, szału nie ma, wiadomo, jest to czołg ciężki. Szanse na pożar 20%. 1000 koni, 16,67. Taka E5. Nie ma porównał. Silnik ma ciutkę słabszy i opory grunt. Przepraszam, współczynnik masy do mocy jest bardzo podobny. Okej, okay, czyli będzie bardziej spoko. Dobra. Dalej mamy prędkość obrotu wieży 28 stopni na sekundę. To oczywiście z załogą. Ok, dobra. Oporę gruntu. O, tutaj sobie porównam z E5, sobie zapiszę gdzieś z boku. Jakie to oczywiście z załogą i wyposażeniem. Dobra. Jeszcze te parametry 2. I celność. Ok. A tu bez stabilizatora i takie ten osiągnąłem. Ano, bez stabilizatora na piątce. Dobra. Dalej mamy prędkość obrotu wieży 28 stopni na sekundę. To tak średnio. Prędkość, przepraszam, celność przy obrocie 0,95. Niezła. Maksymalne podnoszenie działa, czyli elewacja 20 stopni do góry jest naprawdę spoko i depresja działa, czyli opuszczanie bardzo dobra wartość, bo minus 10 stopni, elegancko. Wytrzymałość, tak jak tutaj mówiłem wcześniej, 2200 punktów HP, obrót kadłuba 34 stopnie, a na takiej E5 lepiej będzie, bo jest 30, proszę. I większe alfa, zobaczymy potem przeładunek, bo to 420, to jest działo kaliber ogólnie, nie powiedziałem tego, 120 mm, czyli taki kaliber jak na piątce, super konkurerze i tak dalej. No dobra, oporę gruntu średnie, zobaczymy jak to będzie finalnie. Czas przeładowania tego działa 120 mm RHD, taki model. Bez załogi i bez wyposażenia jest to 10,9 sekundy. Myślę, że tak. Czy dam radę urwać 3? Chyba nie, ale no zobaczymy. Koło 8. Bo piątka ma fajny przeładunek. Zobaczymy. Na razie 10,9 sekundy przeładunku. Szybkostrzelność 5,5 strzała na minutę. Celność bez załogi i bez wyposażenia jest dobra, 0,34. Czas celowania, jak na taki kaliber, również jest bardzo dobry, jak na czołgu ciężkim, 2,3 sekundy. I celność podczas ruchu, czyli stabilizacja, może nie kiepska, bo niektóre przecież mają i 3, i 4 ponad. Tu jest no słaba, ale zobaczymy. Na razie 2,31 bez załogi, bez wyposażenia. Trzy rodzaje pocisków, maksymalnie możemy zabrać 45 sztuk amunicji. A jeszcze radyjko, gdzieś sobie dopiszę. Radyjko jest to...
przejdźmy tutaj najpierw. Tutaj na razie standardowo. Zobaczymy, czy załogę będzie padał, czy nie będzie padał. Rację. To jest jedna rzecz. Dwa burzaki wystarczą, zobaczymy. Jest na ile tu hitów wziąć? 15. No zobaczymy na razie w ten sposób. I trzy burzaki. Wyposażenie. Na pewno dosyłacz. To na pewno dosyłacz. Nie ma dosyłacza? Nie róbmy sobie jaj. Cześć. No. Myślę, że stabilizator. I tutaj czołgu ciężkim chyba optyka nie będzie zbytnie potrzebna, bo i tak będzie tutaj dobrze. Zobaczymy, dam na razie wentylację, jak coś, to ewentualnie zmiana za optykę będzie, nie? Wygląd. Ten kamuflaż 3D. Zarąbiste. Ciekawe, czy ja będę mógł na wszystkie te. Inaczej, na letni na pewno dam, bo jest zarąbisty. Miejskie kamo. Dobra, to na razie dam po prostu takie, pustynia. Za free mogę. Elegancko. I zimowy, to może coś tu takiego innego bym zapodał. O, na przykład. I jest zniżka na kamo. 50%. 4, a zapłacę te 125 golda. Okej. Okay. No i dobra, to mamy. Jeszcze tylko dowódca. Gdzie przestawiałem sobie już tak pozmieniając perki na Wolverine. Jest szybszy obrót wieży. Musiał zobaczyć dokładnie. Tu chyba. Tylko tłumik. To nie, to tłumik nie będzie mi potrzebny. To czołg ciężki to. Chyba, że zaraz tutaj przestawię jedną perkę, czyli w takim układzie na szybkości. Bo na Kaliopi to podnieszczarkę. Jest terenowa zostanie, tutaj dam zamiast strzał z biodra, bo to nic finalnie tutaj na mnie poprawia, tylko pewna ręka. Dobra, niech będzie. Przydziel. Dostosuj, a nie to, nie to. Umiejętności. I zamiast tego do, dobra, może zapamiętam. To jest. To może zamiast mechanika zrezygnuję, zobaczę, jak szybko będą naprawione gąski. Od razu wleci to. Oko. Co tu jeszcze ja chciałem dać? Szybkie ładowanie to ja wiem. Pójść pod stabilizację jeszcze bardziej? Czy... A możemy pójść pod stabilizację jeszcze bardziej, czyli... Bo tutaj mechanik, nie? Zaraz.
Wszystko tam. Aha, nie ma mechanika, za to jest szybkie celowanie dane. Aha, czyli dwie perki dochodzą. Zamiast mechanika jest szybkie celowanie do obrotu wieży i zamiast tutaj strzał z biodra do stabilizacji działa. Dobra, to tak chyba zrobimy w ten sposób. Bo ten perk poprawi tylko i wyłącznie stabilizację działa, czyli walka podjazdowa. O. O, to, to, to. I tutaj szybkie ładowanie jako ostatni perk. Bez mechanika. Zobaczymy, jak te gąski będą szybko naprawione. Jeśli będzie długo naprawił, to wtedy zamiast tej walki podjazdowej będzie mechanik, nie? Gdzie jest tu? Ok. Czyli perki urodzony przywódca. Tu szósty zmysł, czyli żarówka, nieomylne oko, rozeznanie w sytuacji, szybkie celowanie, pewna ręka. Strzał z biodra, jak patrzyłem, nic tutaj na mnie nie poprawia w parametrach pojazdu. Jazda terenowa, żeby zmniejszyć oporę gruntu. Walka podjazdowa daje nam, poprawia nam tylko i wyłącznie stabilizację działa, także to warto. I tutaj szybkie ładowanie, wiadomo, także na razie ten zestaw perek będzie tutaj użyty. I zobaczmy, co się zmieniło. O, spoko, na piątce mamy... Myślę, że tutaj też będzie, chociaż tu stabilizator chyba nie będzie potrzebny, ale dobra. 476 metrów, przepraszam, 523 metry z optyką, a bez optyki mamy tutaj zasięg widzenia z 400 metrów na 476. Myślę, że jest ok i tak go na pewno zostawiam, czyli dosyłacz, stabilizator, wentylacja. 476 metrów zasięgu spota. Bardzo dobrze. Co nam się, słuchajcie, zmieniło? Prędkość obrotu wieży z 28 stopni na sekundę, oprócz załogi i wyposażenia, plus perek 10% do szybkości obrotu wieży z 28 stopni mamy 34,89. No, a tu bez tego perka jest na piątce delikatnie lepiej. Ok, dalej mamy oporę gruntu. No troszeczkę nam się poprawiły w porównaniu do E5, no jest trochę gorzej. Czas przeładowania, idziemy tam zobaczyć. A, nie powiedziałem o DPM-ie, który wynosił 2310 bez załogi i bez wyposażenia. 2310 wyposażenie plus załoga 3251 uszkodzeń na minutę. Czas przeładowania z 10,9 sekundy. Uzyskałem 7,75. Nieźle. I zerkniemy zaraz, bo będzie również dobra stabilizacja, bo na piątce jest chyba 1,15 czy 16. Dobra, 7,75 to na pewno dłużej aniżeli na A5. O tak, niecałe 6 sekund, tylko że tu mamy Alfę 400 przy takim samym kalibrze działa. I celność podczas roku 1,16. Ok. Ok. I celność 0,26 bez stabilizatora, tak? O, dobra. Więc tak, przeładunek z 10,9 sekundy. Mamy 7,75, czyli 7 sekund i 7. Ponad 3 sekundy urwałem. No. Szybko strzelność wzrosła chyba z 5,5 na 7,74. Celność z 0,34 na 0,27 jest bardzo dobra. Czas celowania z 2,3 sekundy na 2,08. Dobra wartość. I stabilizacja działa z 2,31, czyli wszystkie wartości powyżej 2 są właśnie słabe. Osiągnąłem tutaj 1,28. Na piątce mamy i to bez stabilizatora 1,16. Ja chyba nie będę w stanie sprawdzić, chyba tak mi się wydaje tutaj, ile piątka miała na... Mamy zniżki również, jak widać. Chyba nie zobaczę, bo pojazd posiadam, to nie zobaczę chyba. Tutaj tak mi się wydaje. No nie. Nie pamiętam, to trzeba było chyba wejść na tankopedię, to już nie będę wchodził. Ile piątka miała celność i działa bez niczego. Dobra. Pojazd omówiony. Pojazd omówiony, także myślę, że spoko.
prędkość pocisków również jest spoko, także stabilizacja z 2,31 na 1,28. Okay. I jeszcze raz, przeładunek z 10,9 na 7,75, także jest bomba, 3 sekundy ponadurwane, uszkodzenie na minutę z 2310 na 3251, celność z 0,34 na 0,27, stabilizacja z 2,31 na 1,28 bomba i czas celowania z 2,3 sekundy na 2,08 sekundy, czas skupiania. Także myślę, że spoko. No i dobra, 26 minut i możemy przejechać 2-3 bitewki. Zobaczymy, na co ten tutaj przy okazji robienia sezonu. Jakie to są trzech wrogów, wygrać 2 bitwy. No dobra. To jedziemy, zobaczmy, na co tą maszynę stać. Prezent. A zaraz zobaczymy może w sklepie, jakie są właśnie zniżki, czy będą cię to podane, czy nie. Zaraz zobaczymy. O Jezu, zostań tu, zostań tu, zostań tu. MPD plus, aha, nie ma, no tak, bo ja nie widzę, ale osoby, które mają 6 lat, 90% zniżki, czyli tam dopłata chyba 1000, chyba 200 coś golda, coś takiego. Osoby, które mniej lasów mają, no to oczywiście mniejszy upust. Osoby, które mają przynajmniej 7 lat służby, czołg mają za darmo. U mnie jest około 8, także no dobra, czyli dłużej jestem aniżeli z fishingiem, można powiedzieć. Jedziemy, wszystko mam, tu wszystko poprzestawione jest, żeby nie, ok, amunicja jest, ok, dobra. Także na razie tak ustawione, tu myślę, że optyka nie będzie potrzebna, zasięg widzenia z tym, co mam, jest ok, tak go zostawiam, jedziemy. Super. Nie ma arty, bardzo mnie to cieszy. Nie ma lightów, bardzo mnie to cieszy. Proszę bardzo, w plutonie MBTB. MBTB. 3 po drugiej stronie, 2 w plutonie. My mamy również, nie, 4 MBTB. Zasięg widzenia, jak widać, obrys. Delikatnie poza obrys mamy zasięg, także i. Siedem i siedem. Silnik 1000 koni, także lepiej jak na piątce. Prędkość również jest lepsza jak na piątce. Stosunek masy do mocy jest również, a to już podobny jak na piątce. Dobra, to myślę, że jedziemy tutaj na przepychacz. Ale E5 chyba mimo słabszego silnika i podobnych tutaj podobnej masy do mocy. Mam wrażenie, że chyba szybciej się rozpędza. I słabszy silnik E5 ma. O chyba o 150 koni, także. Nie przepychacz. No tutaj przebijaniem tego pojazdu raczej nie będzie większego problemu. Konstrukcja dziwnie wygląda. Przy okazji, skoro jest zniżka, to ja sobie pomaluję na stałe tego Kaliopi z rakietami, o, na II wojnie światowej, na kamuflaż. Dobra, za mną wsparcie jest, to dobrze. Stabilizacja działa? O, jest, 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 okej. Okay. Oho, nie ma arty, także spoko. Tak, to mnie przebił bez żadnego problemu, nie? Gra na wieżę i... magazyn, okej.
aby się tu nie bawić. Tu niż szarki to jeszcze to, że trzeba mieć pod uwagę z tyłu dokładnie, bo znowu odbiłem. Ten niż szarki tak po prostu stoją, nie? Strzelił. Kurde. Muszę... Ała, niszczarki, niszczarki, niszczarki. Badger, o właśnie. Dobra. Się przypatrz, jak to będą gąsienice naprawiane wtedy ewentualnie z walki podjazdowej, bo muszę zrezygnować na mechanika. Bo tu 2-3 sekundy, to wiadomo, czymś to się może skończyć, nie? Tam badger z tyłu stoi, ja go niestety nie jestem w stanie wyświecić. Tam mamy 3 czołgi. Dobra, tamta strona powinna dać radę. Badger stoi na końcu. Tutaj zamiast podjechać, to stoją za mną czołgi. Ale może dużo nie zrobiłem w sumie. O, dobra. Badger, ale to mi świeci, tak mi się wydaje. Na 100%. Jest to badger. Kurczę, aż taki dobry kamon ma. Dobra, to jedziemy w takim razie do końca tędy. Obrótka długa jest ok. Jezioro radowe na pewno też tutaj zwiększając te opory gruntu, chociaż troszeczkę na pewno pomogło. Jest, kurczę, jest gościu, jest. No właśnie. On mnie cały czas świecił, nie? A, odbiłem. Druga niszczarka jest tu. Od obiekta również odbiłem. O, proszę. Elegancko. Nice. Nie, niestety. No, coś tam odbija ta wieża, nie ma tragedii. Dwie niszczarki. Musiał podjechać. Jest i taran jeszcze, to rada to bym nie chciał przyjąć. O kuźny. SRV, no super, dobra. Apteczka tutaj obowiązkowo będzie duża założona. Od razu. Nie wyjeżdżam, nie. Czekaj tam spokojnie. Od tyłu bym je zajechał zaraz. Uwaga na ten sektor. Dążę. Tu się okopali tutaj niszczarkami, to taran, ale tam pancerny badger. Staram mnie teraz na strzała z Ebola jedzie. Jechała. No ale pojazd przyjemny. Ebola tutaj jechała, nie, na razie jej nie widzę. By tylko z boku nie wyrwać. Tak, kaliber 120 mm, dlatego nie mogę go przebić, nie? Oho.
czyli 8, premium 9, 10, zasada trzech kalibrów, mimo że pojazd, że niby jest papierowy, ale działał do kalibru 120 mm włącznie, podspód go nie ruszy. Przegramy to. A byłaby gra, bitwa niby na papierze. Aha. Niestety. Gość mi zaraz skończy. Kurde. Dammit. Wjechał. No szkurnia. Piątkę, bo inaczej dostanę w bok i będzie lipa. Spróbujemy tego bazera dobić. Czy tylko... Kurde, właśnie. Nie. Nie. Póki Ebola tutaj jest, to nie. Bo dostanę w bok, bądź w tył i jest po mnie, nie? Odbitego ma ponad 5000, także nie ma tragedii. O, ładnie, ładnie. Teraz na burzaka. I chciałbym to abole skończyć. Dobra, strzelił. Więc zdążą się przeładować bez problemu. A, kto? Lodówka. No właśnie. Gdzie ta lodówka była? Nie mam pojęcia. 1200 po asyście, zablokowanych 5340 i zrobiłem 390. Słabo. Czy oni da zaradę w stanie się uciągnąć? Kurczę, nie wiem, gdzie ta lodówka była właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie ta lodówka była, nie?
Raczej. Ale masz farta, gościu. Przejechał nie by. Dobra, ja mogę z nim na wymianę jechać. Bo bym inaczej to przebił setki, nie? Aha, w tę stronę, dobra. Mamy. Teraz już ogarną panowie. Co tu tym setu osiągnąć, to ja nie wiem. Długo. Nie, to koło by tu jakieś jaja robi, nie? Ja nie wierzę. Kurde, z tym kwadratem. Kurde, go mol. Ciekawek to mnie świeci. Niszczarka raczej chyba z rzeki, prawdopodobnie. Dawaj ten kwadrat, kuźwa. Jeszcze zasłonił, nie? Kurde. Zaraz. Ród i jeden papier, dobra.
nie ma, druga dopiero bitwa, trójka wpadła i top 3. Także tak się prezentuje pojazd na 10. rocznicę World of Tanks na konsolę. Trafia do mnie za... Z mojej strony mam nadzieję, że się materiał podobał. Pojazd omówiony pokazałem w bitwie, także bardzo serdecznie proszę. Napiszcie komentarz, co sądzicie na temat tego pojazdu. Nowe osoby zapraszam bardzo serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału. Link do mojego Discorda będzie w opisie. Jeśli słyszycie tu wiercenie, to gdzieś tutaj u nas sąsiad za ścianą wierci, to przepraszam. I bardzo proszę, zostawcie łapeczkę do góry, będę bardzo wdzięczny. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wszystkim, śliczne za oglądanie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.